Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, słuchajcie. Nie jest to być może dosyć dziwnego, ale generalnie sytuacja jest następująca. Jako, że pojawiły się diamenty w GTA, tam chyba się pomyliłem, nie jestem pewien jaką powiedziałem liczbę, ale generalnie procent na diamenty jaki mamy to jest 18. Także no pomyślałem, że z okazji w sumie tego wezmę i opowiem wam jakośkolwiek bardziej zwyczajnie o tych diamentach, bo myślę, że sposobu jak się resetuje napad wydaje mi się, że już chyba jest znany kompletnie chyba każdemu, także myślę, że to zwyczajnie jest już bez sensu. Rzucę wam też od razu stronkę w opisie, żebyście też mogli sobie wszystko zobaczyć. Generalnie tak, sytuacja z diamentami jest dosyć prosta. Mamy 6 różnych rozstawień, jeżeli chodzi o łupy takie właśnie: gotówka, złoto oraz diamenty. Jak to generalnie wszystko zrobić, żeby było dobrze? Generalnie to, co celujemy, musi być tak zwane podejście na 3 bramki, czyli to, co teraz tutaj właśnie wam pokażę. Tak, tutaj są 4 bramki. Cały czas są 4 bramki, tylko one losują się w różnych pomieszczeniach. Ale jak tutaj zobaczycie, tam gdzie jest bramka H, znaczy bramka H, generalnie stoiczek numer H, po prostu bramka jest na nic. Tak samo tutaj, robicie szybko E i D i macie dostęp, potem G. Generalnie jaka jest taktyka jakby na to wszystko, żeby powiedzieć? Ja tutaj to wrzucę ten obrazek sobie do Painta, ja wam tutaj to ładnie narysuję i zwyczajnie ja wam to opowiem, jak to po prostu ma wyglądać. Albo w zasadzie też mogę od razu wszystko pokazywać, więc będą dwa kolory, myślę, że może niebieski i nie wiem, pomarańczowy będzie, więc niebieski to jest gracz numer 1, no tylko może troszeczkę grubszy pędzel by tu się przydał, jakiś rozmiar, można wiadomo w Photoshopie to zrobić, ale myślę, że w Paincie brzmi zwyczajnie to śmiesznie, więc gracz numer 1. Generalnie jak wchodzimy, zaczynamy sobie, więc gracz numer 1 powinien jak najszybciej hakować tutaj E, a potem idzie hakować sobie D. I wtedy już zaczyna zbierać sobie to D. Zwyczajnie jak już to otworzy. Gracz numer 2, czyli niech będzie kolor pomarańczowy. Gracz numer 2 jak biegnie, on zasuwa sobie na sam środek i biegnie od razu na literkę G. I jak już otworzy literkę G, zaczyna zbierać sobie G. Myślę, że to jest wiadome. Oczywiście mówię, cały czas gramy napady na kasyno tylko i wyłącznie we dwóch, ale myślę, że to jest chyba każdemu oczywiście znane. Jak to wygląda? Jeżeli gracz G, drugi gracz zbierze, zasuwa wtedy na F i zabiera się za F. Kiedy zbierze F, już idzie sobie w takim razie wtedy na H i atakuje H. Gdy skończy już H, idzie sobie na B. No i tyle. Jeżeli chodzi o gracza niebieskiego, bo jako, że on ma więcej do hakowania, czyli gracz numer pierwszy w zasadzie, on od razu wtedy potem za drugim razem zbiera sobie E. Kiedy zbierze sobie E, zasuwa na A. I teraz zależy, kto już szybciej zbierze, ten wtedy zabiera sobie wtedy C. Nieważne kto to będzie, czy gracz drugi, czy gracz pierwszy, wtedy zabiera. Jednakże, żeby też wam wyjaśnić tą taktykę. Taktyka generalnie, jeżeli chodzi o te diamenty, chodzi też taka, że zbieramy to w gazie. Mam tutaj co prawda nagranie, które to pokazuje, że niestety z radomem, który wtedy ogrywałem, że on nie wiedział zwyczajnie, jak się wtedy robi takie diamenty. Co za tym idzie, niestety nie wyszło to tak dobrze, jak powinno, ale generalnie diamenty zbieramy w gazie. Co za tym idzie, jakie robimy? Musimy zrobić przygotowanie. Musimy zrobić dostawy Dugana. To jest po prostu podstawa. Muszą być zrobione dostawy Dugana na diamentach. Co jeżeli weźmiemy sobie większą ilość osób? Gdyż tutaj też mamy oczywiście kalkulator, więc też możemy to powiedzieć. Tutaj, żeby pokazać od razu diamenty, bierzemy sobie, bierzemy oczywiście zawsze najwyższego kupca. Tutaj już co to ma do znaczenia, to jeżeli bierzemy sobie team, wybieramy sobie ekspert. Na przykład jeżeli gramy sobie w 3 osoby, zobaczcie, tutaj mamy hosta, zostanie tyle. Jednakże jeżeli patrzcie, teraz jest we dwóch. Ciekawe, czy to też uzna. Akurat we dwóch tutaj uznało, że kończy się czas. Ale w każdym razie, generalnie jeżeli dobrze się wszystko zbierze, bo tutaj już mówią, że wychodzi przy 2900, pewno żeby nie było alarmu, ale da się zebrać kompletnie wszystko, wyjdzie się znacznie lepiej niż w 3. Bo mówię, tutaj jak na 3 spojrzymy, zwyczajnie, no kurde, nie wyjdziemy tak dobrze, no nie oszukujmy się, będziemy mieli może wszystko, ale no dostaniemy 1 800 000, a we dwóch jest szansa, że zrobimy znacznie więcej. Generalnie mówię, taktyka na diamenty jest taka, żeby grać je we dwóch, bo jeżeli będziemy grali w 3, czyli załóżmy jeszcze do tej tabelki, dorzucamy trzeciego gracza, w zasadzie nie ma znaczenia, jaki mamy rozkład, bo generalnie jeżeli chodzi o granie na dwóch, musimy wylosować konkretnie ten rozkład. Jest 1 na 6 tylko takich rozkładów. Także, no niestety, no tutaj właśnie wchodzimy w ten problem. Problem właśnie, no mówię, który
zasadzie polega na tym, że trzeba mieć trochę szczęścia. Ale jeżeli jakikolwiek inny się trafi, zwyczajnie, plan, wtedy olewamy jedną kubkę. Mówię, to akurat zależy, mówię, od rozstawienia, jakie to jest, także ja sobie tutaj trochę wycofam. Ja wam pokażę, które mam na myśli. W zasadzie które, jakiekolwiek, bo nie oszukujmy się, w jakimkolwiek zestawieniu, no potrzeba skakować sobie bramkę, jedną choćby. Na przykład to zestawienie, jak tutaj widzicie. W takim zestawieniu trzeba tylko olać C. No trudno, wiecie, też nie ma co resetować tych napadów, żeby wylosował wam się konkretne dobre rozstawienie tego magazynu, tego skarbca, co nie? Na przykład, ja mówię, jeżeli nie wylosuje wam się na 3 bramki, olejcie zwyczajnie to, zabierzcie tyle, ile się da i uciekajcie. Zwyczajnie, po prostu. Olejcie sprawę, sprawa zamknięta, wtedy jak się nie da, to się nie da, no trudno. Niestety, o tak by można byłoby to powiedzieć, no niestety. No i cóż, w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o diaksy, no bo co tutaj więcej mogę dodać. Taktyka na diamenty, mówię wam, jest zwyczajnie prosta. Musicie grać we dwóch, jak gracie we dwóch, jakoś myślę, że sobie poradzicie. Może jakkolwiek wam to pomogło. Taki mini poradnik taktyczny, jak grać diamenty. W zasadzie to tak samo też, jeżeli chodzi o złoto. Chociaż złoto jest rzecz taka, bo też jeszcze tutaj dorzucę coś takiego, jak długo się zbiera diamenty oraz jak długo na przykład zbieramy złoto. Bo mówię, w diamentach jest taka rzecz, że zbiera się tak samo długo jak gotówka. I tu właśnie jest ten problem. Problem właśnie polega na tym głównie, no, że zbiera się je długo. One są zwyczajnie bardzo dobrą rzeczą, ale mówię, trzeba mieć to już jakąś taktykę, żeby to grać. No jeżeli chodzi o złoto, złoto zbiera się dosyć szybko, co za tym idzie. W zasadzie nie ma znaczenia, jaka wylosuje się rozstawienie tych bramek, bo i tak dasz radę. Jeżeli wiesz, o co chodzi, to i tak dasz radę, tak w zasadzie, więc naprawdę mówię. Nie ma czym tutaj się wtedy przejmować. No i cóż... No i na sam koniec oczywiście też rzucę wam same porównanie, jak to generalnie wygląda. Jak długo zbiera się diamenty oraz jak długo zbiera się złoto. W zasadzie to jest takie pokazanie... żebyście po prostu zobaczyli, że różnica jest naprawdę spora między właśnie złotem a samymi diamentami. Diamenty mimo właśnie swojej wartości mają ten minus, że bardzo, bardzo długo się to zbiera. Łącznie z tym, jak wyciągamy tę torbę, żeby je zebrać, potem jak możemy się ruszyć, to też mijają sekundy. Jest to właśnie bodajże 3. No cóż, no jest jakiś minus tego, że te diamenty są po prostu takie dobre, no żeby to powiedzieć wprost. I jednocześnie dlatego, że trzeba też mieć naprawdę jakąś taktykę tak naprawdę na te diamenty, a nie tak jak złoto, że po prostu wchodzisz, w zasadzie wychodzisz z tym, co masz. Przydałby się naprawdę jeszcze nawet jeszcze lepszy haker niż Avi, żeby dawał więcej niż 3,30. Ale no cóż, niestety lepszego już nie ma, a wiadomo, no cóż, niestety. Ale myślę, że coś takiego też tutaj jest warto jakby pokazania, wspomnienia, że... No tak to generalnie sobie wygląda. Także no cóż. Wydaje mi się, że to byłoby w takim razie na tyle. I do następnego. Cześć.